Mam zaszczyt powitać Państwa w Muzeum Karykatury imienia Eryka Lipińskiego na spotkaniu promującym książkę Ignacy Witz 1919-1971 Oczy są radarem mózgu. Pierwsze wydawnictwo z serii monografii Sylwetki, w której Muzeum Karykatury przypomina twórczość czołowych polskich rysowników satyrycznych. Jest z nami pani doktor Monika Małkowska. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Krytyk sztuki, publicystka, wykładowca wyższych uczelni, absolwentka Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1990 roku zajmuje się krytyką i historią sztuki. Autorka ponad 10 tysięcy tekstów, głównie do Rzeczpospolitej, z którą współpracowała od 1994 do 2018 roku, a także do wielu periodyków. Autorka kilku książek. Współpracuje z Radiem i Telewizją Polską. Od 2015 roku prowadzi kuratorski projekt Kadry pod napięciem w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Na udział w dyskusji zgodził się także pan dr Piotr Rybson. Dzień dobry. Historyk literatury i kultury, kurator wystaw, wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, kurator gościnny w Żydowskim Instytucie Historycznym imienia Emanuela Ringelbluma, przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. W latach 2012-2018 był zastępcą dyrektora i kuratorem zbiorów sztuki XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie, a w 2018 roku kierował tym muzeum. Autor wielu wystaw, m.in. wystawy Krzycząc Polska, Niepodległa 1918, właśnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Autor wielu publikacji i kilkunastu książek, w tym Niegęsi, Polskie projektowanie graficzne 1919-1949 oraz Czerwony Monter, Mieczysław Berman, grafik, który zaprojektował polski komunizm. A dzisiejsze spotkanie poprowadzi pani Karolina Prymlewicz, historyk sztuki, kustosz Muzeum Karykatury, kurator wystaw, autorka tekstów o karykaturze, wreszcie twórczyni koncepcji i redaktorka serii Sylwetki, a także autorka tomu o Ignacym Witzu. Oddaję głos pani Karolinie. Dziękuję bardzo za przywitanie nas, przedstawienie i witam Państwa bardzo serdecznie również z mojej strony. Proszę Państwa, no właśnie, spotykamy się, żeby rozmawiać o Ignacym Witzu, o serii Sylwetki, którą zapoczątkował właśnie tom poświęcony Ignacemu Witzowi. Wspomnę tylko, że autorem tego wspaniałego projektu, bardzo atrakcyjnego wizualnie, jest Paweł Osial, na co dzień związany z Warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Natomiast przechodząc do Witza, chciałabym na wstępie powiedzieć też naszym widzom i słuchaczom nieco o samym Ignacym Witzu, który był artystą funkcjonującym, żyjącym w latach 1919-1971. Urodził się we Lwowie i tu też spędził swoją młodość i odbył edukację artystyczną. Był bliski środowisku artystycznej lewicy i pod koniec lat 30., tuż przed wojną, zdążył jeszcze publikować karykatury, rysunki prasowe w dwóch czasopismach. Karykaturą zajmował się również po wojnie, mniej więcej do czasu Politycznej Odwilży. Później właściwie był znany jako twórca rysunków samoistnych, niezależnych, ilustracji książkowych, projektów opraw graficznych książek, a także jako malarz. Ignacy Witz oczywiście też był znany, jeszcze myślę, że pamiętany przez wielu starszych czytelników życia Warszawy, jako recenzent wystaw i krytyk sztuki. Także był artystą wszechstronnym, multidyscyplinarnym i to jest właściwie taki temat, który chciałabym na wstępie poruszyć. Swoista multidyscyplinarność wielu artystów związanych z karykaturą, bo możemy oczywiście przypomnieć Eryka Lipińskiego, założyciela naszego muzeum, który nie tylko był rysownikiem satyrycznym, zresztą ta karykatura, satyra Lipińskiego miała tutaj wiele wcieleń, znajdowała. Była tu też i parodia, i satyra pisana, kabaret, także ta wszechstronność, prawda, była i widoczna w samej satyrze rysowanej i pisanej. Był autorem znakomitych plakatów i wpisuje się w ten zestaw nasz znakomity twórców tak zwanej polskiej szkoły plakatu. Pozostawił po sobie też wiele książek wspomnieniowych, w tym o charakterze takim właśnie dokumentalnym, jeśli chodzi o historię karykatury,
ale też historię redakcji Szpilek, której był współzałożycielem. No, już nie wspominając też o wielu innych znakomitych artystach karykatury, między innymi Henryk Grunwald, który był już przed wojną znakomitym metaloplastykiem, znanym w Warszawie, nagradzanym, ale zajmował się również karykaturą, rysunkiem prasowym i ilustracją. Jeszcze takich artystów było sporo. Można wspomnieć chociażby Andrzeja Stopkę, znakomitego scenografa i chyba ze swoich scenografii najbardziej znanego artysty, który był też mistrzem karykatury portretowej w Polsce. Także chciałam Państwa zapytać i może też od Pani redaktor zacznę, jak to jest właśnie z tą wielowątkowością twórczości, działalności, bo tu krytyka artystyczna i Pani też ma w swoim doświadczeniu takie właśnie... To nie jest tak, że tylko artyści związani z karykaturą, czy też z satyrą, reprezentowali tę multidyscyplinarność. Ja myślę, że jak sięgnąć wstecz znacznie głębiej niż tylko do biografii tych artystów, można naprawdę zacząć od średniowiecza, a już na pewno od renesansu, bo mówi się nawet człowiek renesansu, to wówczas zobaczymy, że bardzo wielu twórców uprawiało jedną dziedzinę, z której są znani, ale oprócz tego miało jeszcze mnóstwo innych talentów. To na tym polega, że człowiek kreatywny być może jest bardziej znany z jednego rzemiosła, z jednego dokonania, z jednej dyscypliny, ale dla siebie, dla własnej potrzeby duchowej, czy też no właśnie tego niepokoju kreatywności, zaczyna parać się bardziej lub mniej ubocznie innymi dyscyplinami. To tak jak można podawać przykładów ponad te, które Pani przytoczyła, to można podawać no dosłownie tysiące, a już na pewno kilkadziesiąt tych takich kamieni milowych, tych gigantów twórczych. I zawsze się okaże, że gdzieś na boku jest no a to muzyka, a to poezja, a to właśnie pisanie o sztuce. No zacznijmy może od Delacroix, który pozostawił bardzo istotne dla nas zapiski, ale także wielu innych. Nie będę się cofała w przeszłość, bo to nie ma sensu, tylko podaję, że to po prostu jest rodzaj charakteru, potrzeba twórcza, a nie ten przypadek szczególny satyryków. No tak, osobnym wątkiem jest teoretyzowanie, tak, prawda, tak, przez oczywiście. Artystów, przez praktyków. Dlatego właśnie powiedziałam o Delacroix, bo się troszeczkę tym baczy też Baudelaire, no to oczywiście jest inna dyscyplina. Ale oni wszyscy tak trochę rysowali, trochę malowali lub też bardzo rysowali, a trochę pisali. To tak się przeplatało. Ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to płynnie się przenikało. Nie było jakby moją intencją, żeby zacząć pisać o sztuce, to się samo zrobiło. A potem w pewnym momencie, kiedy zintensywniało już właśnie w latach 90., to ja nie wiem, czy to była krytyka sztuki, to po prostu no właśnie coś takiego jak Uwica. To jest przedstawianie własnych upodobań, zainteresowań, pasji. No troszeczkę też jakiś polemiczny pazur. I to tak szło. Zresztą to samo widzimy u Ignacego Wica. Nie ma aż tak wielu jego dokonań plastycznych, malarskich szczególnie, bo w pewnym momencie jednak takie stałe kursowanie po wystawach, ciągła aktywność recenzencka, to chyba jednak bardziej tak. Zresztą on się bardzo dystansował wobec teorii sztuki. Nigdy nie plasował się jako teoretyk, tylko właśnie zawsze podkreślał, że to są jego osobiste odczucia. No zdecydowanie to też Juliusz Starzyński we wstępie, właśnie, prawda, do książki z zebranymi recenzjami. I no myślę, że to jest potrzeba podzielenia się swoimi myślami, spostrzeżeniami, odczuciami, emocjami. No a że jeszcze się to zbiegło z epoką, która kultywowała nawet w najmniejszym pisemku, była rubryka sztuki, no to akurat on miał swoje poletko, czy też pole w życiu Warszawy i w innych pismach, ale to życie Warszawy chyba najbardziej było intensywne jednak. I przyznaję, że ja tak nie za bardzo czytałam Ignacego Wica w no, bieżącej gazecie, czyli w życiu Warszawy. Zaś kiedy sięgnęłam
Bo tom zebrany, czyli to jest Przechadzki po warszawskich wystawach, zadziwiłam się, jak wiele ja mam z nim wspólnego. Oczywiście miałam inną ukochaną pozycję, która jako dziecko zaczytywałam się tym Oko i dłoń malarza i to było takie no, dla młodego odbiorcy bardzo przystępnie podana historia sztuki od, dosłownie od pradziejów. Współczesności tam nie było. Tam no właśnie, bo warto tu podkreślić, że Ignacy tak. Widz popularyzował sztukę, można to powiedzieć, na iluż poziomach, prawda? Bo jego recenzje były skierowane oczywiście do odbiorców, no, dojrzałych czytelników prasy, ale też popularyzował wśród młodzieży, można powiedzieć. Tak, też. To był zdecydowanie dobry duch wśród młodzieży. Jeszcze oczywiście jako człowiek młody, czy wręcz no, nie wiem od kiedy się zaczyna młode, od kiedy, do kiedy jest dziecko, ale no, wiem, że no, absolutnie sobie nie zdawałam sprawy z różnych uwikłań Ignacego Widza. Owszem, widziałam jego rysunki, które też mi się kojarzyły z jakimiś, a to na pewno Piotr powie lepiej, kojarzyły mi się z jakimiś innymi pracami. No i tu bym wolała zamilknąć, bo bardzo wiele mogę mówić o jego podejściu do sztuki, zaś nie chciałabym odnosić się, bo to myślę, że to jest dla Piotra ciekawsze, do jego sztuki, do jego własnych dokonań. Oczywiście, no jeśli mówimy o krytyce, czy też nawet pracy recenzenckiej, to trzeba też tutaj zrobić rozróżnienie między tymi tekstami gazetowymi, a tekstami w jego książkach, które są oczywiście zdecydowanie bardziej osobiste i one w jakimś sensie zdradzają, powiedzmy, własną koncepcję, w cudzysłowie, sztuki Ignacego Widza, jako właśnie artysty i jednocześnie tego, który tę sztukę innych odbierał i też filtrował przez swoją własną wrażliwość i, no i też swoją wizję, uwikłaną jednak w politykę i propagandę PRL-u, prawda? No właśnie, i tutaj patrzę na pana doktora, bo to jest wątek jednak, który chyba spowodował, że Widz był zapomniany, prawda, po okresie PRL-u, związany stricte z propagandą, zwłaszcza tą stalinowską w tym okresie, kiedy ta drętwa mowa dominowała w prasie, w publicystyce kulturalnej. I tego nie uniknął i do tego się przyznawał zresztą po latach w tym tomie zebranych recenzji, które zostały opublikowane już po śmierci Widza, ale które prawda, opatrzył swoim komentarzem. Też nie wiemy, jak bardzo te komentarze zostały też ocenzurowane, tak? Czy tam opublikowano rzeczywiście to, co Widz chciał, żeby zostało, więc tutaj ta cenzura na wielu poziomach się na pewno odbywała i też już dzisiaj do tego nie dotrzemy do tej prawdy, jeśli w ogóle można jakąś prawdę odkryć. No ja myślę, że do jakichś prawd można docierać, tylko nieszczęściem polskiej kultury jest to, że z każdą krótką epoką ona próbuje swoją historię jakby zreinterpretować całkowicie na opak, o 180 stopni w drugą stronę, w związku z tym znikają pewne postaci, znikają pewne wątki i my musimy później bardzo później, mozolnie je rekonstruować i dociekać rozmaitych prawd, które uleciały i z czasem, i z pokoleniem, które też odeszło. W związku z tym nie można już zadać wielu pytań, bo nie uzyskamy na nie bezpośrednich odpowiedzi. Natomiast no, Widz, może zacznijmy od pani pierwszego pytania, od tej wielofunkcyjności takiego twórcy, bo jest rzeczywiście tak, jak mówiła moja koleżanka Monika Małkowska, że no, to jest jednostka twórcza, prawda, która przejawia swoją aktywność w różnych rejestrach, bywa zapamiętana w jednych, ale bywała też niezwykle odkrywcza w innych. Ja wczoraj opowiadałem moim studentom o takim mnichu Luca Paciolim renesansowym, który był matematykiem, ale w zasadzie stworzył kawał typografii, zajmował się estetyką i tak dalej, i tak dalej. Być może traktując to jako zajęcie oboczne, a myśmy w sumie, zapominając trochę o jego dociekaniach matematycznych, tą typografię jakby zatrzymali w naszym rejestrze historycznym, już bardzo odległym. Natomiast mówię o tym również i dlatego, że w różnych epokach różnie przejawia się, jak sądzę, czy w różnych pokoleniach nawet, ta wieloaktywność, wielobiegunowość działań twórczych. I myślę, że w pokoleniu Widza, który jest bardzo szczególnym pokoleniem,
i w jego środowisku również społecznym, które jest bardzo szczególnym środowiskiem, bo jest to polsko-żydowskie środowisko wychodzące z takiego wyjątkowego dosyć miasta na mapie ówczesnej Rzeczpospolitej, jakim był Lwów. Bardzo wielokulturowy, niekoniecznie tylko i wyłącznie w takiej bajkowej wersji pod tytułem Multikulti, wiele kultur, cudnie nam się wszystkim żyje. Było tam bardzo wiele napięć i konfliktów etnicznych pomiędzy Ukraińcami, Polakami, Żydami i innymi grupami społecznymi, ale jednocześnie niezwykle twórcze, jeśli chodzi o rozmaite wątki, które tam były generowane zarówno w literaturze, jak i w sztukach plastycznych. Jedyne miasto, gdzie się pojawił surrealizm w Polsce, to też dość interesujące. Dlaczego? No i teraz w takim środowisku pojawia się osoba, która ma jakieś zacięcie krytyczne, ma do tego zmysł bardzo szczególny, powiedziałbym, polsko-żydowski rodzaj wicu właśnie, takiego dowcipu i jakiegoś dystansowania się wobec rzeczywistości i definiowania tej rzeczywistości w sposób defensywno-agresywny, powiedziałbym. Znaczy, po prostu, prawda, atakując ją, a jednocześnie samego siebie być może nieco broniąc pewną figurą, która jest kreowana. I to jest wspólne dla kilku przynajmniej, jeśli nie kilkunastu twórców tego okresu, którzy nie przynależą tylko do PRL-u, ale przynależą również do tak zwanej sanacyjnej Polski, w której zostali ukształtowani, w której tak na dobrą sprawę zajęli pewną pozycję polityczną, od której te pozycje polityczne jakby nie bardzo się migali, brnęli coraz dalej w nią wraz z tym, jak się potoczyły losy kraju, prawda, po wojnie. Ta ekipa, można by powiedzieć, i jej polityczni eksponenci, którzy jednocześnie no, byli w sojuszu takim ideowo-interesowym z Moskwą, przejęli władzę w kraju, prawda? I te ci eksponenci lewicy przedwojennej, którzy, pamiętajmy, byli wówczas opozycją prześladowaną, opozycją, która nie miała kawiorowego bardzo życia, ich publikacje były konfiskowane. Oczywiście w wielkomiejskim środowisku trochę to inaczej wyglądało. Było też sporo, myślę, zabawy w tym wszystkim, bo Polska to nie były Niemcy faszystowskie albo sowiecka Rosja, tak? Ale jednak wesoło nie było i była Bereza Kartuska i można było do tej Berezy trafić. Więc oni w pewien sposób szli dalej, prawda? W tym swoim wielowątkowej metodzie działania, która wówczas w realiach lat 40. późnych i 50. no, stworzyła szczególne możliwości, bo można było tworzyć pismo satyryczne, można było, prawda, uprawiać krytykę, można było krytykować na wysoko nakładowych pismach, już nie tylko i wyłącznie w pismach satyrycznych, ale w pismach mainstreamowych. To Życie Warszawy takowym było. Którym było Życie Warszawy, a wcześniej inne czasopisma, prawda? I teraz można sobie zadać już na koniec takie pytanie, czy gdyby taka osoba jak Witz, czy jakiś inny Mieczysław Berman, czy ktoś jeszcze inny byłby, czy nawet Eryk Lipiński byłby znakomitym malarzem, tak? Czy on by się angażował w równym stopniu w rozmaite czynności? Być może tak, ponieważ było wielkie zapotrzebowanie też na aktywność ludzką, prawda? Kraj był zrujnowany, było tak poza wszystkim, poza polityką, tak? Byli potrzebni redaktorzy, rektorzy, no, różni ludzie, którzy potrafili coś zrobić, więc mnie się wydaje, że Witz należy do takiego pokolenia, które właśnie weszło w ten rodzaj rzeczywistości i na bardzo wielu fortepianach z różnym powodzeniem grało. No właśnie, wydaje mi się, że to też jest ta przedwojenna formacja, ta wiara w sztukę zaangażowaną, w wagę jej popularyzacji również. I sam fakt, że też, tak jak wspominał Juliusz Starzyński, który prowadził Instytut Propagandy Sztuki przed wojną, później chciał go wskrzesić po wojnie. No i oczywiście Witz też był jak najbardziej popularyzatorem tej idei, promował ją, no ale to było być może trochę za wcześnie, tak samo jak w 1946 roku pisał w Kuźnicy, że właśnie nie ma, że to wszystko staje się fikcją, bo tak naprawdę artyści nie mają gdzie wystawiać, nie mają tej możliwości, a mają potrzebę.
prawda? Gdzie później po latach wyjaśniał, że oczywiście no, te idee, te potrzeby eksplikowane w jego tekstach miały pewną dozę szaleństwa, bo wiadomo było, że najpierw władze troszczyły się o odbudowanie miasta, o przywrócenie jakiejś normalności, jeśli można w ogóle o niej mówić, przywrócenie jakichś podstaw egzystencjalnych mieszkańcom. Natomiast oczywiście rozumiem artystów, którzy chcieli też do swojej normalności wrócić i jednocześnie mogli traktować też powrót do twórczości jako pewną walkę z traumą powojenną. I też zdecydowanie myślę, że widz do sztuki, do twórczości też w ten sposób podchodził. Natomiast oczywiście wpisywał się też w potrzeby nowej propagandy, prawda, w propagandę nowej władzy, która no, też chciała popularyzować tę sztukę zaangażowaną, nową sztukę, oczywiście w okresie socrealizmu promującą czy przedstawiającą specyficznie pojmowany realizm. Widz wychodził nieco dalej, bo ta jego idea właśnie sztuki wyobraźni, prawda, tej sztuce wyobraźni, obszarom wyobraźni poświęcił swoją książkę wydaną pod koniec lat 60. Więc być może właśnie w tym tutaj momencie jakby trochę te drogi się rozjeżdżały między jego koncepcją sztuki, jego pojmowaniem twórczości artystycznej, a tym, co jednak było na rękę bardziej władzom, ideologom, zwłaszcza oczywiście w tym okresie socrealizmu. Proszę Państwa, jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, bardzo przyziemny. Mianowicie artyści tej epoki powojennej mieli biednie. To nie był tylko przypadek Widza. Nam się wydaje, że jak ktoś dostał mieszkanie na Starym Mieście, to oczywiście już było po odbudowie, rzecz jasna, no to Pana Boga za nogi chwycił. Ale nie zapominajmy, że to byli ludzie wolnych zawodów i oni nie mieli jakichś ogromnych dochodów, tylko może ta uroda ich życia, może to, że byli właśnie wyjęci spod przymusu pójścia, odrobienia studiów, jeżeli takowe posiadali, ale większość posiadała. To było tym największym przywilejem, wolność, czyli to, że oni nie musieli iść do pracy na godzinę 8 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przyjmowali zlecenia bardzo różne. I no widzimy, czy widzieliśmy, kiedy była wystawa, czy też widzimy w albumie, jak się jednak przestraja wizja świata Ignacego Widza. I no tak jak zresztą wielu innym artystom, on troszeczkę nigdy nie było, można było powiedzieć, że on był tym pachołkiem socrealizmu, natomiast no niewątpliwie ukłony w tę stronę składał. A później się z tego oczyszcza, wyzwala, jeśli chodzi o jego sztukę, jeśli chodzi o jego dążenie do... To właśnie tak, miał te prace, o czym na pewno powie Piotr, bo on w tym jest doskonały, ilustracja książkowa i ta działalność użytkowa, a zupełnie czym innym była ta jego niezależna działalność, gdzie on rysował czy cienką, te najbardziej dramatyczne jego prace, które jakby były reperkusjami tego, co on już przeżył. To nie była od razu odpowiedź, to nie było od razu przelanie na kartkę papieru czy na obraz. Z tymi obrazami to w ogóle, ja uważam, że on był rysownikiem, a nie malarzem. To zdecydowanie bym stawiała na jego talent rysownika. To jest troszkę inny talent niż malarski. Ale on czuł każdy gatunek, no bo na przykład Tadeusz Dominik był jego ukochanym artystą, a przecież Tadeusz Dominik nie rysował, tylko właśnie malował. Znaczy potrafił rysować, żeby była jasność. I ja myślę, że właśnie są to te dwie dziedziny, ale różni artyści no, i mali się, brali zlecenia takie śmakie, nie wiem, pudełko czekoladek, przypomnijmy Stryjeńską, która robiła a to pocztówki, a to jakieś naprawdę no, wydawałoby się entego rzędu, no nie takie prestiżowe zlecenia, no po prostu, żeby przeżyć, żeby żyć. I to samo jeśli chodzi o Widza i tysiące, setki innych. Plakat, proszę bardzo, zrobię plakat. I ta grafika użytkowa, działalność jego użytkowa była czymś innym jednak, to trzeba oddzielić. Poza pewnymi wybitnymi dokonaniami, jak mówię, pozostawiam to mojemu wspaniałemu koledze, bo o ilustracji on się najlepiej wypowie. Mnie natomiast fascynowało właśnie to, że
On troszeczkę abstrahował od swoich upodobań, jeśli chodzi o, znaczy to sądząc po jego rysowaniu, po jego malarskich próbach. Mówię próbach, bo to zdecydowanie nigdy poza fazę prób nie wyszło. A tym, o czym pisał. Natomiast jest zdecydowanym przeciwnikiem zimnego abstrakcjonizmu, ale przede wszystkim teorii pisanych. On tego nie znosił. Uważał, że jeżeli coś jest, już posiada otoczkę teoretyczną, to lada moment niepostrzeżenie stanie się to dogmatem, czyli zesztywnieje, czyli nie będzie tą swobodą twórczą. I tu na pewno on tego nie lubił. Natomiast właściwie on nie miał jakichś takich swoich faworytów, no poza tym, że lubił, no jak powiedziałam, Dominika, czy Wróblewskiego, czy tam na przykład Brzozowskiego, no z nimi miał po drodze. Ale doceniał sztukę, w której widział rzeczywiście autentyczność i pewną emocjonalność może zbliżoną też do jego własnej. Ale on w tych swoich recenzjach starał się być bardzo szczery. Przede wszystkim mówił, że to jest jego perspektywa, właśnie te jego oczy, które są radarem mózgu, że to jest jego spojrzenie. On nie rościł sobie żadnych pretensji do tego, żeby głosić jak z katedra jakieś prawdy absolutne, że ten jest doskonały, nikogo nie namaszczał. On po prostu wyrażał swój szczery zachwyt lub wątpliwości. A być może, może krytykowi, artyście właśnie trudno byłoby takie sądy kategoryczne, prawda? No więc tutaj na pewno jest ta podwójność, że on sam parał się sztuką. Ale na przykład tak jak nie lubił, miał duże zastrzeżenia do Ryszarda Winiarskiego, no bo właśnie podaje przykład, przy czym zakładał, że a ja się mogę pomylić, a może za ileś tam pokoleń, czy tam lat, to właśnie będzie taka sztuka. Także nawet sam się tak łapał, nie lubił łajać. On nie był takim chętnym, żeby krytykować, bo sam sobie zdawał sprawę, jak wiele tego trudu twórczego jest w każdym dziele, więc on wstrzymywał się. No ale to z Winiarskim wyraźnie miał jakąś zadrę. Mimo to stać go było na taki piękny, no jednak, że a może ja się... Myślę, że to bardzo ciekawe. Wrócę jeszcze do wątku, który pani poruszyła, właśnie tych podstaw ekonomicznych, tak, bytowych artystów, które są związane właśnie z tą multidyscyplinarnością. No i zdecydowanie trzeba powiedzieć, że artyści, graficy, użytkowcy tak zwani, jak ich określano, dobrze prosperowali właśnie wykonując takie zlecenia jak ilustracja książkowa, projektowanie książki, projektowanie plakatu, dużo lepiej funkcjonowali. Również właśnie w środowisku było to widoczne, niż na przykład artyści graficy, którzy zajmowali się tylko grafiką artystyczną, gdzie tutaj pole i możliwości nawet zarobkowania, czy też pokazywania swoich prac, tak, zaistnienia, ograniczały się do wystaw ogólnopolskich w latach 50. No i ewentualnie zamówień publicznych, zakupów powiedzmy później przez jeszcze za pośrednictwem DESY, więc jakieś też zagraniczne zamówienia można było dostać, no ale było to skomplikowane i to rzeczywiście była walka o byt. Także ci graficy użytkowcy no, mieli dużo lepiej i stąd też wiem, że pojawiały się konflikty środowiskowe. No ale to o tym może nie ma co dużo mówić, bo konflikty o kasę, że tak powiem, rzecz powszechna w każdej profesji. Interesujące być może jest to, jaka była hierarchia w tych, prawda, zamówieniach, no bo plakat był najlepiej płacony, prawda? Każdy chciał zrobić ten plakat, bo plakat miał najwyższe stawki w cenniku, który był z cennikiem. I nawet, przepraszam, nawet plakaty, które, te projekty, które nawet nie zostały wykorzystane chyba w druku, też były. Też za nie płacono chyba. No na tym polega w ogóle sztuka użytkowa, że w sztuce użytkowej są dwie strony, prawda, kontraktu i one mogą ustalić pewne zasady, w ramach których coś robią. Natomiast artysta jak tworzy, no to w zasadzie sam ze sobą zawiera ten kontrakt. Oczywiście są galerzyści i tak dalej, ale tego wszystkiego wówczas nie było, więc nie ma o czym nawet mówić, prawda. Nie było żadnych galerii, żadnych marszandów, nie było rynku sztuki de facto, bo to co nazywamy ówczesnym rynkiem sztuki, no to jest trochę śmiechu warte, to były jakieś tam zakupy państwowe i jakieś nieliczne w ogóle zakupy prywatne, o których chyba nie ma co wspominać. Natomiast ten obszar sztuki użytkowej,
No, on, dodam do tego, o czym mówiła Monika, to znaczy on jakby też tworzył no, szczególny rodzaj kontraktu między zamawiającym. Ostatecznie to było państwo, prawda, ze swoimi rozmaitymi wydawnictwami, agencjami, tam czymkolwiek, z sieciami dystrybucji kin i tak dalej. I to powodowało, to skutkowało po prostu no, jakąś liczbą realizacji na zamówienie, konkretne zamówienie, które mogło być zamówieniem politycznym z podtekstem, zamówieniem politycznym z wskazaniem, pełna gama możliwości. Zresztą i dzisiaj się tak dzieje. W mediach to nie jest nic szczególnie innego, tylko wówczas no, państwo było monolitem pewnym, prawda? Jeśli państwo wzięło sobie kogoś na muszkę i chciało tę osobę w pewien sposób, czy jakąś sytuację, czy jakąś formację zdyskredytować, to miało dużo tutaj rozmaitych narzędzi i w tym kontekście pojawia się pytanie, co taki artysta robi? To znaczy, jak daleko jest w stanie się posunąć, niezależnie od tego, czy to jest PRL, czy to jest jakiś inny system polityczny, jeden z najwybitniejszych artystów użytkowych amerykańskich, bodaj Milton Glaser, miał takie zajęcie dla swoich studentów, gdzie zadawał im kolejne pytania, na co byliby gotowi zrobić w ramach kontraktu, prawda? Czy byliby gotowi na przykład robić coś, co przedstawiałoby w złym świetle osoby upośledzone, albo i tak dalej, i tak dalej. I to było bardzo podobne do ćwiczeń profesora Zimbardo. To znaczy, no, czy większy woltaż jeszcze jesteś gotów włączyć, czy nie, bo to jest dobre dla sztuki, dobre dla zajęcia, dobre dla profesji. Więc w tej skali możemy sobie pozwolić na pewne oceny. To, co robił Mieczysław Berman, to, co robił Ignacy Witz, kim byli w tym całym instrumentarium relacji między władzą, społeczeństwem i czymś, co chyba można nazwać jako nie walka o jakąś sztukę, bo tu w sumie o tę sztukę tak wiele nie chodziło, tylko walkę o innego człowieka, stworzenie jakiegoś, prawda, modelu człowieka. Sztuka była tylko i wyłącznie narzędziem, a dość wybitny znawca, jak sądzę, tej problematyki socrealizmu, profesor Wojciech Włodarczyk, który ma też swoje doświadczenie polityczne, bo był aktywnym politykiem, twierdzi, zawsze powtarza i chyba można mu trochę wierzyć, że dla władzy ta kwestia sztuki jako takiej, ona była trzeciorzędna, to nie było nic takiego strasznie ważnego. Było po prostu jedno z narzędzi, literatura była zawsze o wiele ważniejsza, teatr, no i oczywiście film, prawda, film, czyli coś, co i koniec końców idzie do mas, prawda, to umasowienie sztuki w Polsce się no, ostatecznie chyba nie powiodło, tak jakby sobie tego życzyli i decydenci, i artyści, i ktokolwiek. Więc w tej skali mierząc Ignacego Wica można parę uwag tutaj poczynić, chociaż w zasadzie bym się zastrzegł, że te uwagi należy robić nie tyle z taktem, co z wielką ostrożnością, ponieważ tak jak mówiła Monika, mieliśmy do czynienia z krajem po wojnie, z ludźmi biednymi, z władzą bezlitosną, a jednocześnie początkowo dość słabą, która przyszła tu na bagnetach, która jakoś ten kraj musiała i urządzać, i brać za mordę. I artystami, którzy byli bardzo różni, mieli bardzo różne i swoje przeszłości, i swoje rozmaite nadzieje, prawda? Więc trudno jedną kreską to wszystko, myślę, zmierzyć. Myślę, że też ciekawym wątkiem jest, jeśli znowu odwołamy się do podwójnej działalności Wica, czyli Wica jako praktyka artysty i teoretyka, kwestia książki, druku w PRL-u, bo pisał też wiele recenzji jako ilustrator i projektant książek na temat wystaw ilustracji książkowej i tutaj pisząc rozdział poświęcony właśnie tej tematyce zauważyłam, że był wyraźny zdecydowanie rozdźwięk między tym, co prezentowano na wystawach, mnóstwo projektów, które nie doczekały się druku i wyraźnie widoczna potrzeba artystów ilustrowania literatury, która im odpowiadała, którą chcieli ilustrować. Natomiast nie było szans, żeby te książki, nawet jeśli one wychodziły,
były publikowane, publikowano te tytuły, to jednak wychodziły bez ilustracji albo z jakąś skąpą ilością, o czym też Ignacy Wis, myślę, że bardzo ciekawe spostrzeżenie uczynił, pisząc o tym, że ilustracja, żeby jakoś dotrzymywała kroku narracji, no musi być też w jakiejś rozsądnej ilości, w jakichś proporcjach do ilości tekstu. Natomiast często Wis krytykował również jakość druku, napominał wydawnictwa. Oczywiście w tych czasach to zostawało po prostu bez jakiejś odpowiedzi te książki, które dzisiaj bierzemy do ręki, no, wyglądają tak, jak wyglądają. Także myślę, że tutaj też jego głos był istotny i dzisiaj chyba też jest pewnym takim dokumentem, tym głosem czasu, który pozwala zrozumieć pewne problemy tutaj, a bardziej artystów niż wydawców oczywiście. No, jeśli mógłbym kontynuować ten wątek, to zależy też, o którym momencie mówimy, tak? Bo jest ten okres tuż powojenny, kiedy w zasadzie wszystkiego brakuje i wszystko jest słabej jakości. I zarówno prywatni wydawcy, bo tacy wówczas byli do 1949 roku, dość prężnie działał prywatny rynek wydawniczy, jak i wydawcy państwowi, dawali dość dużo zatrudnienia przedwojennym artystom, bo to przede wszystkim na początku ci przedwojenni, którzy przeżyli w dość dużej liczbie wojnę, realizowali zamówienia, czy to dla czytelnika, czy dla wiedzy, czy dla prywatnych wydawców, takich jak Gebetner i Wolf, czy jacyś inni. I mimo tej siermięgi, tej siermiężnej książki, która dzisiaj się rozpada i tak dalej, jednak powstawało dość dużo ciekawych projektów. Pad maszynowy był bardzo słaby. Natomiast to, co się dzieje po 1956 roku, to jest eksplozja. To jest zaczyna się wtedy najlepszy moment takiej perelowskiej, prawda, ilustracji książkowej, czy w ogóle edytorstwa, bo i już jest w miarę ustabilizowany ten park maszynowy, można powiedzieć. Znaczy, to jest jakoś tam ustawione i pojawia się nowe pokolenie wspaniałych twórców, znakomitych twórców, którzy na fali odwilży, łącznie z tymi starszymi, którzy też na fali tej odwilży łapią jakiś oddech i szwung i tworzą fajne projekty. I co bardzo ważne, żyją jeszcze ludzie, którzy umieją obsługiwać te maszyny. Zecerzy, ci wszyscy technicy od produkcji książki. To wszystko spina się w takim momencie, w którym mamy i lepszy papier, i świetną ilustrację, i rzeczywiście mamy rzeczy klasy światowej, które wówczas się pojawiają nie tylko w plakacie, ale również w grafice książkowej. I trzeba do tego dodać jedną rzecz, która właśnie została wygumkowana jakby z historii, to znaczy mamy PRL. PRL, który żyje jakby tą formułą, że no jedna książka to jest dla ludzi, dla młodzieży, dla czytelnika i tak dalej. I nie prowadzi swojej działalności rachunkiem ekonomicznym, jak robiłby to wydawca w kraju, gdzie porządek kapitalistyczny narzuca jakieś twarde reguły gry. I mnie się wydaje, że to jest bardzo pozytywny element w tym rozwoju grafiki książkowej wówczas, bo no jeśli pan artysta tak zadecydował, że ma być ilustracja na całej rozkładówce i tam troszeczkę tekstu po lewej, troszeczkę po prawej, to proszę bardzo, no robimy, prawda? Znaczy, ma być super fajna książka, to jest najważniejsze. To się z czasem oczywiście później zmienia, ale w tym momencie, 56, 7, 8, 61, 2 roku, to po prostu tętni, wtedy się pojawiają wspaniałe nazwiska, takie jak Mróz w ilustracji takiej fantastycznej, czy te młodsze pokolenie, które wówczas zaczyna, czy Jana Młodożeńca i Lenicy i kogoś tam, no po prostu całe pokolenie wspaniałych grafików, którzy jednak wychowali się troszeczkę na Wicu, na Temersonach i na Bermanie, tak jak Ciślewicz, i na tym pokoleniu, które jest pokoleniem jednym wstecz, prawda? Niewiele starszych kolegów, którzy byli już nieźle osadzeni. I Wis, myślę, dobrze radził sobie bardzo w tym obszarze. To myślę, że to było jego takie naturalne pole doświadczeń, tak jak mówiła Monika. No był przede wszystkim rysownikiem,
a nie malarzem, i to w tej ilustracji książkowej bardzo mu pomaga. Ja chętnie dorzucę słów kilka do tego, co powiedział Piotr o tej eksplozji, o tym boomie książki, jak również i czasopism, bo wtedy także, pamiętajmy, to było, zaczynało się chyba od Misia, od tego tam dla najmniejszych dzieci, szło tam przez Świerszczyk, Płomyk, w każdym razie tych pism było bardzo dużo, no już nie mówiąc o pismach dla dorosłych, ale szczególnie te książki dla dzieci wymagały ilustracji, wymagały barwnej, na ile można było zrobić barwność. I co chciałam dorzucić do tego, co powiedział Piotr, otóż na Akademii Sztuk Pięknych pojawili się tuzy ilustracji, profesorowie, którzy zaczęli wykształcać swoich pupilów. Jednym z takich starszych to był Szancer, który zresztą chyba tu miał wystawę, ale może pomyliłam, więc nie tak. W każdym razie Szancer był tym takim dość tradycyjnym profesorem, ale nie powstrzymywał bynajmniej młodych ludzi. I można powiedzieć tutaj, że Wicz był trochę samoukiem jednak, bo on nie skończył żadnej uczelni. Tak, zdecydowanie. I dlatego może to troszeczkę tak po omacku on się poruszał. Na pewno miał ogromny pazur, talent i tak dalej, natomiast to było takie dość instynktowne, a nie miało takiego solidnego podkładu, no tak jak to już było w przypadku i tych starszych grafików, ilustratorów, no i szczególnie tej tak zwanej wtedy młodzieży. Teraz to już dla nas tuzów. I to było to, o czym powiedział Piotr, że właśnie istniała jeszcze poligrafia przedwojenna. Na Akademii Sztuk Pięknych do bardzo późnych lat, już skończyłam Akademię i jeszcze nadal funkcjonowała pracownia typograficzna. W tej chwili to jest już od wielu lat, tam jest Galeria Fibaka, ale tam działała pracownia typograficzna, która uczyła jeszcze składu klockowego. Państwo oczywiście nie wiedzą, co to jest skład klockowy. To, że każda czcionka jest klockiem, to jest średniowieczny rodowód. To nawet nie jest ta poligrafia, właściwie Gutenberg, no po prostu. I to jeszcze funkcjonowało. Niektóre plakaty, nie, na przykład Galeria Foxal ma do tej pory, no oczywiście to już jest czcionka podrasowana, ona jest współczesna, ale jest rysunek czcionki, kształt czcionki jest oparty na tym klockowym wzorcu. Więc to było bardzo istotne, o czym powiedział Piotr, że jak taka ilustracja na rozkładówkę może być i jedno zdanie. To uprawiali przecież ci najwięksi, przede wszystkim Tomaszewski, Henryk Tomaszewski, który także był ilustratorem i też prowadził pracownię plakatu. Janusz Stanny, no w ogóle mnóstwo tych cudownych ilustratorów, niesłychanie zróżnicowanych w swojej wizji. Ja myślę, że w to nawet trudno byłoby się Wiczowi wbić, tak, gdyby on zaczął działać, bo przecież zmarł w początku lat 70., kiedy się zaczynał boom ilustracji, kiedy już była lepsza poligrafia, no i właśnie uczelnie wypuszczały tych swoich absolwentów, no już bardzo dobrze przygotowanych do działalności na tym polu, a nie innym właśnie użytkowym, ale z konkretnym już sprofilowaniem. Więc to było wszystko istotne i rzeczywiście tak cudowną książkę, pomijając jakość druku czy papieru, jak mieliśmy w tych latach od tych mniej więcej, no do Dwilży powiedzmy, do połowy lat 70., bo potem się już zaczęło około 80., biedniej, no to chyba rzeczywiście był taki złoty czas, Piotrze. Tak, ja myślę, że nawet do początku lat 70., bo z technologicznego punktu widzenia patrząc, w latach 70. następuje rzecz dość straszna w polskiej książce, mianowicie technologiczna, technokratyczna ekipa Gierka, która modernizowała wtedy bardzo wiele rzeczy za pożyczone pieniądze, również postanowiła zmodernizować poligrafię, no bo poligrafia była ważna z punktu widzenia oczywiście propagandy. Mimo tego, że ta propaganda już była, tak jak w Rzymie, starożytnym religia troszeczkę, no po prostu miała być. I sprowadzono wówczas bardzo dużo nowoczesnych maszyn, których nikt nie umiał obsługiwać.
A jednocześnie zecerzy przedwojenni, no już praktycznie byli wszyscy albo na emeryturze, albo już odeszli. I wtedy te książki zaczynają się rozsypywać, są źle składane, są szare. To wszystko, co znamy z książek, z antykwariatów, takich, które tam nie za bardzo widać i sypie się w rękach. To już są lata 70. Natomiast lata 60., druga połowa lat 50. rzeczywiście jest fenomenalna. Ale w tym kontekście, wracając do Wica, to ja jedną rzecz chciał powiedzieć, bo on rzeczywiście, tak jak Monika mówi, był autodydaktą. I jego ilustracja książkowa, czy ilustracje książkowe, zarówno te dziecięce, jak i te dla dorosłych, niektóre świetne, takie, które bardzo zapadły w taką pamięć kulturową, na przykład ilustracje do niej i okładka do 12 krzeseł i Pietrowa, no po prostu fenomenalne, ale ja zawsze, a mam sporą kolekcję książek ilustrowanych przez Wica w domu, zawsze jak na nie spoglądałem, to nie byłem pewien, czy to zrobiła Temersonowa, czy to zrobił ktoś inny, bo to było zawsze tak troszkę pomiędzy. I mnie się wydaje, że on w tej swojej autodydaktyce zastał bardzo dużo różnych impulsów, że tak powiem, twórczych od innych artystów. Nic w tym złego, bo tak chyba w ogóle sztuka się, że tak powiem, układa i uciera. I oprócz tego, że kontynuował po wojnie tę szlachetną tradycję ilustracji przedwojennej, o czym jeszcze za chwilę słowo, to również przez swoje doświadczenia sowieckie on wprowadził pewien taki rys, który, pewnej takiej rubaszności, pewnego kolorytu, który pochodzi z ilustracji sowieckiej, no niezależnie od tego, czy ona jest rosyjska, czy ukraińska, czy jakaś. To widać w twórczości kilku artystów, ale u Wica myślę bardzo silnie. I nie ma się czego wstydzić, bo pokrewny kulturowo obszar, a sztuka rosyjska, ilustracja rosyjska, nie ma co na nią się krzywić, bo jest po prostu bardzo wysokiej próby. Natomiast to, co jest ciekawe, chciałem jeszcze wrócić do tego, o czym mówiła Monika, właśnie o całej strukturze misiów, płomyków, płomyczków itd., itd. My sobie nie zdajemy sprawy, w jakim stopniu kultura PRL-u, wczesna, w latach 40. późnych, jakby konstruowana i przeniesiona przez dekady, ona de facto była reduplikacją struktury przedwojennej. Ponieważ te wszystkie tytuły, one istniały przed wojną. Nazwy wydawnictw, książka i tak dalej, to wszystko były nazwy przedwojenne. Tytuły wielu czasopism, to były wszystko tytuły przedwojenne. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, chociaż kiedyś pytałem pewnego wysokiego notabla partyjnego, czy to było robione specjalnie po to, żeby się poprzeć pod, że tak powiem, dawny modus operandi i po prostu wejść łatwiej w społeczeństwo, czy po prostu no, ludzie odwoływali się do takich nazw, z którymi się jakby identyfikowali, bo przecież to byli członkowie przedwojennych stowarzyszeń czy związków nauczycielskich i tak dalej, no bardzo różnych środowisk, którzy po prostu funkcjonowali w tym świecie. Tego nie wiadomo. Natomiast to była w pewnej mierze zmutowana, ale też kontynuacja bardzo, bardzo wielu rzeczy, więc ze sprzątaniem po PRL-u byłbym niezwykle ostrożny, bo można wiele cennych rzeczy wyrzucić na śmietnik. To, o czym tutaj pani Monika powiedziała, o tym boomie wysypie też różnych stylistyk, jeśli chodzi o plakat, prawda? I tutaj podobnie w przypadku Wica jest, wydaje mi się, jeśli chodzi o plakat, tak jak przy ilustracji, że on tutaj też nie wykształcił żadnego swojego w sumie stylu, chociaż dostrzegał i doceniał pewne przemiany, zwłaszcza właśnie te poodwilżowe, no i przede wszystkim pisząc już recenzję Biennale plakatu, jako pierwszego Biennale, doceniał i zauważał tę też odmienność polskiego plakatu i co ciekawe, myślę, że właśnie docenił też warunki, w jakich tu twórcy tworzyli, czyli te zupełne pominięcie kwestii komercyjnych, że ta wystawa plakatu jest jakby odzwierciedleniem tego, co się dzieje na ulicy w Polsce. No o tym to już Tomy napisano, że plakat to było zjawisko
polski plakat to było zjawisko bardziej artystyczne. No, na pewno nie była to działalność marketingowa, bo nie bardzo było co z czym handlować. Raczej były niedobory niż naddatki. No ale oczywiście spełniał też funkcję propagandową. Nawet jeśli to nie była, tak jak mówił Piotr, ta jawnie przekazywana i formułowana wprost propaganda PRL-owska, czy też komunistyczna raczej należałoby powiedzieć, to były to właśnie te podprogowe przekazy. I te podprogowe, no to chociażby to, że jest, mamy ładny kraj, kraj dobrobytu, gdzie ludziom się dobrze żyje. No to, to były takie przekazy, no to dzięki komu nam się... No też programy modernizacyjne, bo też no, i w sztuce współczesnej, i też Biennale Form Przestrzennej. Tego było bardzo dużo. O, to szalenie trudno byłoby odsiać, który plakat miał ten... podprogowy przekaz, a który go nie miał. Mówimy w tej chwili o plakatach, żeby było jasność, nie o ilustracji, nie o sztuce. Natomiast no, to, czym wyróżniał się polski plakat, to jest to, że nie miał żadnych przymusów. To mogła być ilustracja no, rozbuchana na całą tam A1, bo to na ogół w formacie A1 były plakaty, czyli to ten 100x70. Ale to, że na przykład napis mógł być gdzieś tam w rogu wklejony, który trzeba było przytknąć nos, żeby przeczytać, o co chodzi w ogóle, a liczyła się ilustracja. I stąd też ten wysyp kolekcjonerów plakatu, bo to, to jedno z drugim szło w parze. Z jednej strony świetni artyści, którzy robili troszkę sobie amuzą, no na przykład to, co powiedział Piotr, no było zlecenie. A czy potem ono było realizowane, to nie wiadomo do końca, a czy w ogóle było potrzebne. Mnie zawsze zadziwiała liczba plakatów propagujących występy cyrkowe. No przecież, czy myśmy mieli tyle cyrkowców, czy tyle razy cyrk do nas przyjeżdżał? No owszem, przyjeżdżał, ale przecież nie w tej ilości. Jak się popatrzy na dokonania różnych tych najbardziej, no najwybitniejszych grafików, nie ma takiego, którego dorobku by nie było plakatu cyrkowego. Ja czasem się zastanawiałam, ale to może Piotr już będzie lepiej o tym umiał powiedzieć, że czy to też nie była ich taka prywatna zabawa. Może oni między sobą coś tam komunikowali. Jeden rysując słonia, a drugi rysując, nie wiem, klauna. No to na pewno były jakieś tam przekazy. Ale to nie było nam potrzebne społeczeństwu jako takiemu. Ta ilość no, daje ten przykład właśnie cyrkowych plakatów. Zaś co nam było potrzebne? Kolor na ulicach, które były niekoniecznie barwne, niekoniecznie kokietowały rozpasanymi wystawami. Jak gdzieś był fajny neon, no to mówiło się, o to jest tam, gdzie jest ten na przykład neon jubiler, czy inny tam neon, takie a takie. One były rozpoznawalne, neony. No gdzie w mieście jakimś zachodnim ludzie by się zachwycali jednym neonem, czy też, no, także plakat spełnił wieloraką funkcję, no ale chyba nie mówimy tylko w tej chwili o plakacie, bo to jest uboczny wątek naszej rozmowy. No, ale też myślę, że widz, no trudno powiedzieć, żeby był jakimś wybitnym plakacistą. Jego dorobek jest jednak skromny, jeśli chodzi o skromny, ilość. Skromny, tak, no i nie ma tej takiej też autorskiej sygnatury, która tak. W tamtym czasie no jednak i nadal pewnie no, jest rzeczą cenioną. Po prostu zrobił ileś tam zleceń, prawda? Tak można by tak. skwitować de facto jego plakaty. I jeden, szóstka, coś tam, już nie pamiętam co to jest za plakat, no tak zapada w pamięć, prawda? Inne są, powiedziałbym, dość generyczne dla tego okresu i mógłby je zrobić Jerzy Klipiński, ktoś inny. Z tym plakatem jest na tyle ciekawe, bo nie wiem jak naprawdę było, ale myślę, że to co powiedziałaś, że dla zaniepokojonego jakiegoś polityka od kultury, który mówi, po co my wydajemy tyle pieniędzy na te plakaty, no to odpowiedź by brzmiała, żeby ładnie było. I to myślę, że uspokajało nie jednego, bo rzeczywiście z tym cyrkiem można by pomyśleć, że to był jakiś rodzaj autoironii systemu, tak. który ciągle mówi cyrk, no cyrk jest, no, proszę, cyrk. Przypomina się cyrk w budowie. Prawda? Dokładnie. Natomiast tutaj rzeczywiście no, widz robił to, co robił, niewiele tych plakatów i myślę, że przede wszystkim jego ilustracja książkowa, jego pisanie i
jego rysunek, ten rysunek, który tutaj był pokazany też w kilku bardzo ciekawych odsłonach, myślę, że on dojrzewał też z tym rysunkiem, że on tak zaczynał troszeczkę, jeszcze wychodząc z satyry, prawda, z takiej maniery satyrycznej, przechodząc w rodzaj rysunku egzystencjalnego, takiego rysunku, który też ma swoją, jakby taką, myślę, swój okres, prawda, w czymś, co staje się coraz bardziej już historią sztuki niż współczesnością. I tutaj pewnie jest w tym Wicu jeszcze wiele do odkrycia, ponieważ jak pani mówiła w rozmowie, przed naszą rozmową, tych rysunków jest wiele, wiele, tak. wiele więcej. No właśnie. Znamy tak, no właśnie. Chciałam zakończyć właściwie nasze spotkanie jeszcze krótkimi refleksjami na temat rysunku, bo wydaje się, że chociaż to jest chyba najcenniejsza ta strona jego działalności artystycznej, najbardziej oryginalna, chociaż związana z tym, co publikowano. Ja mam tu na myśli w ogóle Saula Steinberga, który był znany od lat powojennych w prasie. Jego rysunki były publikowane i myślę, że wszyscy graficy i wszyscy, tak jak czytelnicy, mogli się też opatrzyć z tym właściwie filozoficznym rysunkiem, tak? Rysunkiem, który jest tutaj jakiś autozwrotny i jest refleksją na temat samego rysowania i wizualności w ogóle. Więc tutaj na pewno widz z tej tradycji czerpał. I nie tylko on oczywiście, bo w tym czasie można mówić niemal prawie o jakimś plagiatowaniu Steinberga, co też satyrycy, rysownicy satyryczni widzieli i komentowali też w swoich karykaturach. Chociażby album Tomaszewskiego wydany na początku lat 60. Księga Zażaleń również jest bardzo zbliżone, wręcz łudząco podobne do albumu Paszport Steinberga. Mieczysław Piotrowski, który taką inną formułę rysunku preferował, bazgrołowatą. Franciszka Temerson tak. jest cała Franciszka taka. Więc myślę, że ten rysunek, którego chyba sam widz może do końca tak nie doceniał, przed swoją wystawą w Zachęcie, gdzie prezentował malarstwo, wspominał o tym, że jest znany jako karykaturzysta, plakacista, ale przede wszystkim czuje się malarzem i wreszcie będzie mógł zaprezentować tę twórczość. Pech chciał, ale ja myślę, że to jednak szczęście, że w latach 60. najczęściej prezentował na niewielkich wystawach swoją twórczość rysunkową i było to doceniane przez artystów, między innymi grafików Gielniaka, Panka, którzy korespondowali też na ten temat i wymieniali się uwagami, komplementując, prawda, za plecami kolegi artysty i krytyka, jakość tej twórczości. Niewiele można do tego chyba dodać, oprócz tego, że część artystów niesłusznie, na przykład Tadeusz Kantor, uważała, że artysta prawdziwy to jest malarz, prawda? I my znamy Kantora przede wszystkim z jego wybitnych, wspaniałych dokonań teatralnych. Natomiast jako malarz jest ciekawym malarzem i na pewno się zapisał jakoś w historii sztuki, myślę, nie jest ta klasa w ogóle, którą on zrealizował w zupełnie innej dyscyplinie, w której się spełnił, ale wystawa malarstwa to jest to i być może widz miał też podobną taką fiksację na tym, że po prostu, że jeżeli się coś osiągnie, to się osiąga to w malarstwie, a nie w czymś innym. A można dodać do tego też, że teraz mi to przyszło do głowy, że rzeczywiście prasa ówczesna, ona była pełna rysunków. Rysunki były przedrukowywane i ten Steinberg był przedrukowywany i rysunki z Puncha i z Le Figaro i tak dalej. To był język ówczesnych mediów i być może przez to on był troszeczkę w takim powszednim odbiorze zdewaluowany, rysunków jest bardzo dużo, prawda, rysuje Butenko, rysuje ktoś tam, to nie jest ten Picasso malarski, prawda. Może i tak było, ale myślę, że warto do tych rysunków Wica wrócić i pewnie byłoby świetnie zobaczyć taki współczesny wybór jego prac rysunkowych na jakiejś wystawie. To na pewno
z całą pewnością, jeśli chodzi o hierarchię, to w ówczesnym pojmowaniu sztuk wizualnych, bo to się tak nazywało, znaczy nazywa się wtedy, to jeszcze były sztuki piękne, to właśnie najwyżej stało malarstwo, znacznie niżej stał rysunek. A z drugiej strony dodam do tego, co powiedział Piotr, że to funkcjonowało tak powszechnie, że to prawie stawało się czymś codziennym i takim no, dotykowym. Każda gazeta, każde pismo miało swojego rysownika. To był rysownik, który stricte akurat miał czy cotygodniowe, czy tam co dłuższe, no raczej to były tygodniki, swoje okienko i się pojawiał tak, że właściwie mówiło się nawet, że to są felietony rysowane, że to nie jest, że to było odniesienie do rzeczywistości. Ale no właśnie, ja jeszcze się wtrącę, że w sumie ta karykatura przeszła przeszła od takiej tematyki aktualnej, prawda, do zupełnie oderwanej w sumie od aktualności. A właśnie filozofującej, tak jak to robił Mieczysław Piotrowski, ale również i Henryk Tomaszewski, który też publikował dużo rysunków, które ani nie ilustrowały do końca na przykład felietonów, którym towarzyszyły, tak jak powiedzmy pamiętam felietony Teplica, ale były no same w sobie takimi zamkniętymi jakimiś refleksjami, felietonami, myślami wolnymi, czy też na wolności. Także myślę, że też to jest ciekawe, że widz porzucił karykaturę i już nie chciał się tym zajmować rysunkiem satyrycznym właśnie w okresie około odwilżowym, twierdząc, że no to już jest jakby nie to, co go interesuje, takie zaangażowanie codzienne. Przy czym no właśnie być może właśnie tym rysunkiem nowym, swoim, bardziej osobistym, emocjonalnym właściwie wpisywał się też w to, co robili inni i publikowali to też na łamach prasy. Niewątpliwie widz rysownik, szczególnie właśnie ten tak jak tutaj już padało to określenie, taki egzystencjalny rysunek uprawiający pod koniec życia, gdzie użyję tego słowa proszę mi poprawić, bo nie wiem, jaka jest prawidłowa forma. Gdzie się otwierał, psychicznie i emocjonalnie, to było najcenniejsze. Ale rysunek zawsze był w cenie, bo jednak edukacja na Akademii Sztuk Pięknych polega na rysowaniu. Pamiętam, że jeszcze w szkole, kiedy miałam w liceum zajęcia plastyczne z malarzem, to mieliśmy wypisane na blokach, rysunek jest matką wszech rzeczy stworzonych przez człowieka. Pamiętał to hasło do dziś. I chyba tą maksymą zakończymy nasze spotkanie. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Moimi muzeum i Państwa gośćmi byli pani doktor, redaktor Monika Małkowska i pan doktor Piotr Rybson. Bardzo dziękuję za spotkanie i interesującą rozmowę. Polecam Państwu pierwszy tom wydawnictwa Muzeum Karykatury serii Sylwetki. Pierwszy tom poświęcony Ignacemu Wicowi. A wspomnę tylko, że rozmawialiśmy na tle naszej wystawy obecnej Satyrykonu. A od drugiej połowy listopada zapraszam Państwa na wystawę wspaniałej polskiej graficzki Teresy Jakubowskiej. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy.